Cześć, z tej strony Dawid i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie coś dla fanów Star Warsów, a mianowicie gazetkę komiks numer 4 przez 2022, w której znajdziemy to, co już widać na okładce i to, na co pewnie fani Star Wars, szczególnie ci, którzy robią różnego rodzaju makiety, czekali, a mianowicie, no, żołnierz klonu, tak? Dotychczas tego żołnierza klonu można było znaleźć m.in. tutaj, w tym zestawie 75280. No i on się tam pojawiał w ilości 3 sztuk, więc dużo osób, jeden z popularniejszych zestawów, jeśli chodzi o figurki i cena do jakości. Natomiast te gazetki znikały, powiem Wam szybko, z kiosków, więc myślę, że jeszcze mogą być. Natomiast no my sobie otworzymy dzisiaj i zobaczymy, co tam jest w środku w tym numerze. No to wyjmijmy wszystko, bo naprawdę bardzo fajne elementy tam są, między innymi obejrzymy je sobie za chwileczkę, czyli jest karta Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi. Jest saszetka, właśnie tak jak i karta, są to z serii numer 3 Trading Cards, możecie zobaczyć ostatnio, mniej więcej otwierałem 5 takich saszetek, więc bardzo fajne tam są karty. Zobaczymy, co tutaj trafimy, sobie ją też otworzymy. Figurkę oczywiście Polybaga sobie też złożymy, no ale może najpierw zacznijmy, zobaczmy, co tam ciekawego jest w naszej gazetce. Jest oczywiście standardowo komiks, tak? Dwa plakaty, jak to wygląda oczywiście standardowo w magazynach Lego, także można sobie tutaj zobaczyć. No i co Wam więcej tutaj mogę powiedzieć? Pewnie większość osób będzie kupować ten numer właśnie ze względu na wspomniane dodatki, no bo jak za cenę gazetki, to dodatki są całkiem fajne. A na koniec tutaj była, widzę, reklama Ninjago, tę gazetkę też sobie otworzymy, bo też ją mam na unboxing, więc może zaczniemy w takim razie od naszej figurki. Odkąd pamiętam, to same figurki gdzieś średnio właśnie chodziły na Allegro około 20 zł, więc tutaj wraz z numerem macie o wiele więcej rzeczy, więc zapewne cena figurek w zupełności spadnie. O. Tak wygląda. Dodajmy mu hełm. I do tego dochodzi oczywiście broń. No ale kto z fanów Star Wars nie zna tej figurki? Tak, żołnierz Legionu. Także bardzo fajna figurka. Nie zawaham się powiedzieć, że egzemplarze właśnie z tą figurką zostaną szybko wykupione. A no co za tym idzie, no jest to jedna z popularniejszych figurek, jeśli chodzi o tutaj o Star Warsy. Ale może teraz otwórzmy sobie karty. No i zobaczmy, co tam jeszcze ciekawego mamy w kartach. Jest pierwsza karta komiksu, Salto AT-ST. Kolejny to jest Lojalny Szturmowiec Śnieżny. O, kolejna postać, karta postaci, Mistrz Qui-Gon Jinn, nie wiem dokładnie, jak to się czyta. Czwarta karta, karta komiksu, Wesoła Sztuka. No i ostatnia, jest to Potężna Kapitan Phasma. Taka karta fajna, holograficzna, błyszcząca, więc to jest jedna z chyba z 32 kart, które znajdują się właśnie w tych zestawach kart Star Wars. Bardzo fajny zestaw, także jeżeli jesteście fanami no Star Warsów, no to ten numer na pewno powinniście zakupić. I to w ilościach większych niż jedna sztuka, chociaż może to w niektórych przypadkach graniczyć z cudem, no bo naprawdę to może być numer bardzo, bardzo chwytliwy dla fanów. A więc tyle w dzisiejszym odcinku i standardowo zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!